Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w sobotę. Dzisiaj mamy 10 października. Ja dopijam swoją kawkę. Robimy sobotnie sprzątanko. Kamil klei ścianę. Teraz wam pokażę, bo myśleliśmy, że będziemy mieli w salonie takie cegiełki. Już jedna ściana jest zrobiona. Dzisiaj będzie kończył Kamil drugą ścianę. Posprzątałam sypialnię i zaraz się przenoszę do sprzątania łazienki, gabinetu. A potem jak już Kamil skończy w salonie, to posprzątamy salon. Dzisiaj prawdopodobnie będziemy siedzieć w domu. Chyba, że Kamanek skończy wcześniej, to pojedziemy jeszcze szybko do Leroy'a, bo słuchajcie, nie mamy jeszcze skrzynki na listy, wszyscy sąsiedzi mają, a do nas, słuchajcie, nikt nie może wysłać listu. Jeśli nie dzisiaj, to pojedziemy w poniedziałek. Obiad już mam ugotowany, zostało nam jeszcze trochę zupy cebulowej, zrobię do tego grzanki. Jeszcze chciałam wam pokazać, jaką piękną narzutę i pościel można znaleźć teraz w Netto. Ta narzuta, słuchajcie, jest dwustronna, z jednej strony jest taka piękna miętowa, z drugiej jest granatowa. Tak samo jak dwustronna jest pościel. Z jednej strony, tak jak widzicie, tutaj jest taka piękna w kwiaty, z drugiej strony jest granatowa i do tego też były poszewki na poduszki. Także tak to wygląda. Prezentuje się naprawdę ślicznie. Jak chcecie mieć coś ciemniejszego, to można na tą ciemniejszą stronę. Ja akurat lubię, jak łóżko jest takie jasne i wydaje mi się, że ten miętowy super pasuje do sypialni. A tu zobaczcie, Kamanek klei ścianę. Jeszcze ta ściana tutaj powinna być w cegiełkach. Dzisiaj dokleja właśnie te rogi, ale zajmuje to bardzo dużo czasu. O, chyba idzie. Kamanek się zmartwił, bo mamy inwazję Biedrony. Musieliśmy szybko pozamykać okna. Dajcie znać, czy u was też jest taki problem. Normalnie tylko chwilę uchyliłam drzwi, już chciałam wlecieć z tego Biedronek. Jeżeli chodzi o Netto, to w Netto były jeszcze takie piękne, złoto-czarno. Wiecie, to nie jest czarny, to jest taki bardzo, bardzo, bardzo ciemny granat. Albo ciemna zieleń, no nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to jest kolor. To jest czarny, ale z taką, powiedziałabym, kroplą granatu. Tak to wygląda. Teraz kanapa w gabinecie nabrała charakteru. Dajcie znać, co myślicie. Jeszcze tutaj nad nią oczywiście muszę sobie zrobić jakieś obrazki. Już te poduszki dodają takiego pazura. Skoro już jestem w szale sprzątania, to pokażę wam rzeczy, które sprawdziły właśnie mi się przez ten półtora miesiąca już mieszkania. Kocham tego mopa. Zobaczcie, tutaj pod szafką jest taka przestrzeń, gdzie odkurzacz już nawet za bardzo nie jedzie, a on tam cały wchodzi. Nic mu nie umknie. Każda szczelinka będzie umyta. Tu ma taki bajer i możecie, słuchajcie, go odwirować. Mam wam też do polecenia odkurzacz Stefala Compact Power. Tutaj widzicie, jaki to jest model. On jest naprawdę super. Tutaj się wypina, jest bezworkowy. Wystarczy wypiąć tą część, ją wypłukać. Naprawdę ma mocne zasysanie, wciąga wszystkie kurze. Na stałe ma przytwierdzoną taką końcówkę, którą po prostu potem przypina do tej rury. Bardzo lubię tą końcówkę do tapicerek, no bo do jakichś takich szczelin, gdzie jest trudno dotrzeć. Czasem nawet parapety przejeżdżam tą końcówką. I przede wszystkim ten odkurzacz jest, słuchajcie, lekki. Jedyne, co mogę mu zarzucić, to to, że jest dosyć głośny, więc odkurzanie w nocy raczej odpada. Do mnie więcej ogarnięty Kamil jeszcze walczy z tą ścianą. A ja, słuchajcie, mam ochotę upiec ciasto. Ostatnie ciasto, które robiłam, to było właśnie to ciasto na vlogu i to było 2 albo 3 tygodnie temu, więc myślę, że czas coś upiec nowego. I że, słuchajcie, ja nie jestem wprawiona w ciastach, więc wynalazłam przepis na takiego murzynkę, czyli na ciasto mieszane po prostu łyżką. Ja też nie mam miksera, więc za bardzo nie mam pola do popisu. Wlewamy wszystkie składniki, mieszamy, dokładamy do formy i ciasto się samo piecze. Właściwie to będzie taka pierwsza moja samodzielna próba, bo tamto ciasto piekłam z mamą. Zobaczmy, czy wyjdzie. Kamanek jest zajarany, bo oglądamy Harry'ego Pottera. A ja wkraczam do swojego królestwa. Marowałam sobie brytwankę tłuszczem i wysypałam mąką. Korzystam z tego przepisu. Murzynek z dżemem mieszany łyżką. A blok się nazywa Słodkie Okruszki. Murzynek trochę chyba mi się zjarał na brzegach. Nie wiem, jak pod spodem, mam nadzieję, że jest dobry. Trochę z rogu odkroiłam i rzeczywiście był troszeczkę przypalony, ale w środku jest smaczny. Jeszcze robię taką polewę. Z tą polewą będzie zjadliwa. Taka polewa czekoladowa. Odkroiłam te spalone rogi, bo jednak się trochę przypaliło, ale zobaczcie, w środku ciasto jest smaczne i od spodu też się nie przypaliło. Ciasto nie urosło duże, ale chyba tam był przepis na tortownicę, nie na taką większą formę, to może do tego. Kamil dalej ogląda Harry'ego Pottera, ja już poległam, bo widziałam ten film tyle razy. Co? Ingabium. Muszę sobie w ogóle jakieś fajne foremki do pieczenia zamówić. No i zobaczcie, tak wyszło ciasto, polałam polewą. Nie urosło jakieś zbyt wielkie, ale w środku jest fajnie wilgotne. No coś tam wyszło. Kamanek dalej wierci. Mam już wieczór i pomyślałam, że zrobię sobie maseczkę na włosy. To jest taka maseczka na całą noc. Przed spaniem nałóż maskę na suche włosy. Skup się na końcach. Załóż czepek i pozwól masce pracować w nocy. Thank you.
teraz słuchajcie, ja robię na makijaż i kładę się spać. Tylko wam chciałam pokazać, czego teraz używam do makijażu. Mam tutaj coś nowego, bo skończył mi się płyn micelarny. Już, słuchajcie, nie chcę używać płynów micelarnych. Chciałabym się właśnie jakoś tak przekonać do olejowania. Ale ja zawsze miałam problem z tym, że ten olej mi zostawał na twarzy i na oczach. Robiła mi się taka nieprzyjemna powłoka, czasem mi się zapychały pory. Ale słuchajcie, mam teraz taką bambusową ściereczkę. To jest ściereczka akurat znakomi. Ja sobie rozpracowuję ten olejek na wilgotnej twarzy. Potem zwilżam też tą ściereczkę i ścieram ten olejek ściereczką. I oczywiście to nie jest koniec. Potem zmywam też to, co zostało na twarzy, żelem do mycia twarzy. Robię sobie teraz taką kurację zwężającą pory. Bardzo się wkręciłam w te kosmetyki Taupe z tej serii Dermoface. I to jak widzicie jest złuszczający koncentrat zwężający pory. On jest przeznaczony do skóry wrażliwej. Wczoraj był pierwszy dzień tej kuracji, a zamierzam ją stosować dni 7. Potem sobie zrobię przerwę i słuchajcie, zobaczymy czy coś z tego wyszło. Zabieram się za demakijaż i idę spać. A my widzimy się pewnie jutro. Dzień dobry, moi drodzy, mam już kolejny dzień niedzielka. Jak widzicie, już mam włosy. Podsuszę je i zobaczymy, jak się spisała ta odżywka. Całą noc miałam czepek na głowie, chociaż potem mi się już trochę zsunął. I chciałam wam pokazać, czego dzisiaj użyłam do pielęgnacji. Poczekajcie, może najpierw. O. Jako serum użyłam tego dwufazowego olejowego Skoi. Uwielbiam, dobrze się makijaż do niego przykleja. Potem słuchajcie, użyłam tego kremu. On niby jest przeznaczony na noc, ale on jest leciutki i bardzo fajnie się wchłania. To jest śmieszna historia, słuchajcie, bo mam teraz właśnie te dwa kremy z Taupe. Ten jest bardzo bogaty i nawilżający, a ten jest taki lżejszy, ale też fajnie nawilża. I ten jest dedykowany na noc, a jako zazwyczaj używam na dzień. Ten jest dedykowany na dzień, a ja go zazwyczaj używam na noc, bo jest po prostu ciężki i tłusty. A jeżeli chodzi o szampon, to dzisiaj użyłam tego szamponu, który wam pokazywałam w holu. On jest taki dosyć, nie wiem czy kojarzycie, takie uczucie, jakby ten szampon był trochę bardziej tępy. On się tak fajnie nie śliska po włosach, tylko jest właśnie taki bardziej tępy. Dlatego, że jest, słuchajcie, ze składników naturalnych i to jest szampon z proteinami ryżu. Używam go na zmianę z takim zwykłym silikonowym szamponem. Ja bardzo lubię niedzielki, bo zazwyczaj w niedzielki nie muszę przygotowywać ani śniadania, ani obiadu, bo śniadanie zazwyczaj robi Kamil, a na obiad jedziemy do rodziców. No, także zaczynamy ten dzień, ja się ogarniam, a Kamil tam czaruje w kuchni. Kochani, ja się już ogarnęłam. Ubrałam się w sukienkę, która jest jeszcze z czasów moich studiów, kiedy dużo grzebałam na lumpach, ona jest właśnie z lumpa. I to jest sukienka bez rękawów, ale ja do niej ubrałam taką najzwyklejszą bluzeczkę z H&M. Ten strój, słuchajcie, będzie w lookbooku, także wyczekujcie. To jest taka sukienka w panterkę. Ja za bardzo nie chodzę w rzeczach w panterkę, ale jakoś tak dzisiaj sobie pomyślałam, a czemu nie? Tak dzisiaj wyglądam, ubieram się, zbieramy się, bo jedziemy na obiad do mamy. Nagrywam dla was z auta, już jest następny dzień poniedziałek. Wczoraj byliśmy urodzinki, także nie za bardzo chciałam nagrywać. Najpierw byliśmy u mojej mamy, potem jeszcze pojechaliśmy do cioci Kamila i aż do wieczora, słuchajcie, siedzieliśmy razem. A teraz byłam na chwilę na poczcie i mam tutaj przesyłkę z AliExpress, także pokażę wam zaraz w domu sobie pakuję, co tam jest. I zobaczcie, co ja tutaj mam. I tutaj mamy, byłam jeszcze w tej karty po drodze. Chlebek słonecznikowy. Cześć, Niniu. Jest to wszystko spakowane w tą folię. Niniu, hej. Przyszedł kamanek. Co ty tam znowu kupiłeś, kamanek? Przecież pistolet potrzebuje. O, tak, zapomniałam. Będzie robił fugi. No, także jedziemy. Kochani, zobaczcie, co sobie powiesiłam zamiast firanki w oknie. Jak ona się nazywa? Nie mandala. A, i wyleciałam z głowy, dajcie znać, jak wiecie. A jeżeli chodzi o to, co było w paczuszce z AliExpress, to jest taka piękna opaska. Teraz mi przychodzi to, co zamówiłam sobie w lato. Wzięłam się za gotowanie. Dzisiaj będzie... Mamy czerwoną cebulę, a tutaj mamy główny składnik dania, czyli jarmuż. Dzisiaj będzie jarmużowa zupa krem. Tutaj mamy jeszcze ziemniaczki. Będziemy sobie zaraz
dodawać. Ja korzystam z przepisu z tej książki, jedz i chudnij z dietą Sir. Jarmużowa zupa krem. To jest zupka, już dwie osoby nią obdzieliłam i zapomniałam wam nagrać. Szła przepyszna. Kamil zjadł i pojechał załatwiać sprawy. Wpadła też Sylwusia. Mam ją z już nieistniejącą fetą, z nieistniejącymi orzechami. Tutaj podprażyłam orzechy i słonecznik. No i tak było podane. Ale niestety, oczywiście, zapomniałam nagrać. Teraz, kochani, chyba się zabiorę za montowanie. Nie jest gorąco, muszę się przebrać. Jeszcze bym chciała dzisiaj trening zrobić. Jakieś takie leciutki, może jakąś jogę. A w ogóle nie wiem, czy wam pokazywałam, jak wygląda tutaj ta ściana. Jak widzicie, już jest prawie skończona. Brakuje tylko tych skrajnych cegiełek, które trzeba przyciąć. Od razu tak inaczej wnętrze wygląda. Trochę dodaję takiego ciepełka. Czy oczywiście trzeba zrobić fugę. Fuga będzie biała, ale to już pewnie zobaczycie w następnych vlogach. Zobaczcie, Kamanek przyjechał z zakupów i przywiózł dwa gniazdka z USB i opiekacz. Coś wspaniałego. Zaraz może sobie wypróbujemy. Może zrobimy sobie na kolację jakieś właśnie takie, bo kupiłam akurat dwie ciabatki. Myślę, że to będzie fajne. Tak to wygląda. Kamil tam w tle wyrzuca śmieciuchy, bo jutro dzień śmieciuchów. Opiekacz wygląda tak. I ma tutaj taki fajny bajer, że ma szufladkę na ściekający tłuszcz. Mi się podoba, że był dołączony taki skrobak, którym można sobie na przykład wyczyścić sera. W ogóle jestem w stroju do ćwiczenia, bo przed chwilą skakałam na skakance i stepowałam. Taki szybki trening, a po treningu zawsze się oczywiście jest. Także wracamy do kanapeczek. Mamy tutaj tak, na dole dałam koncentrat, potem mamy serek żółty, kiełbasę, ogórek kiszony i cebulę. Zamykamy i wrzucamy do grilla. Tak to wygląda. Zobaczcie, co oglądamy. Nie wiem, jak miłość. Czyli wieczór taki, jak powinien być. Właśnie wyszłam z kąpieli. Chyba wam jeszcze nie pokazywałam tej łazienki na górze. Tutaj, słuchajcie, jest moje królestwo. Chciałam tą łazienkę zaprojektować tak, żeby ona jak najbardziej przypominała spa. Już włączamy światło, zmówię świeczki i chciałam wam pokazać, co zużyłam. Ale to jest echo. Pierwszy, słuchajcie, to jest ten pink enzymatyczny stopy. Super, lubię go i stosuję go regularnie, szczególnie właśnie o tej porze roku. Drugi kosmetyk to jest balsam, też już zdenkowany z tej serii Zieleju. Biały mus do ciała aktywnie nabliżający z nutą mango, kokosa i papai. Chociaż ja tutaj kokosa nie czuję, wiecie, że ja lubię zapachy kokosowe. Ten wybitnie kokosowy nie jest, powiedziałabym, że na początku czuć to mango. Ja lubię bardzo balsamy w takiej formie, w formie musu. A to jest taki typowy mus, szybko się wchłania, także super. Na twarzy mam teraz tą maseczkę, o której wam już mówiłam. Bardzo się z nią lubię. Oczyszczającą maseczkę z maczą i białą linką. No dobra, moi drodzy, jak widzicie, już jestem po maseczce. Nie pozostaje mi chyba już nic innego, jak się z wami pożegnać. Jeśli filmik wam się podobał, to koniecznie zostawiacie kciuki w górę. Jeśli jesteście tu nowi, to subskrybujcie. Dziękuję za oglądanie. Buziaczki. Do zobaczenia. Pa, pa.